Jakiś czas temu pojawił się na scenie Photoshop 2025 i szczerze mówiąc, bardzo szybko Adobe przesunął z 2024 na 2025, a jednocześnie pojawiło się w nim kilka niesamowitych funkcji, o których właśnie opowiem Ci dzisiaj, bo warto na nie zwrócić uwagę, bo robią niesamowitą różnicę względem 2024. Dlatego chodźcie, zobaczycie, że warto to wiedzieć. W pierwszej kolejności spójrzmy sobie do Photoshopa beta, dlatego że to w nim pojawiła się według mnie jedna chyba z najlepszych rzeczy, która się pojawiła ostatnio w Photoshopie, czyli możliwość używania i edytowania obiektów 3D. Zobaczcie, zrobiłem bardzo szybko taką zwykłą grafikę, gdzie dodałem dwa napisy plus znaczek Volkswagena, dlatego że dodamy sobie właśnie obiekt, a właściwie samochód Volkswagena. Przeciągnijmy sobie bezpośrednio z folderu, zobaczcie obiekt 3D bezpośrednio do Photoshopa. Kiedy przeciągnęliśmy obiekt 3D, pojawił nam się on bezpośrednio właśnie jako warstwa w Photoshopie. Zobaczcie, mam tutaj warstwa obiekt inteligentny, niczym on się nie różni, jeżeli patrzymy na ikonkę. Natomiast mamy możliwość edytowania go bezpośrednio w oprogramowaniu, które niedawno pojawiło się w pakiecie Adobe. Żeby z niego korzystać, musimy przejść do pakietu Creative Cloud i tutaj w wersjach beta musimy sobie przełączyć. Mamy coś takiego jak Substance 3D Viewer wersji beta właśnie. I to jest oprogramowanie Dzięki któremu możemy edytować i otwierać właściwie obiekty 3D. Kiedy już sobie to zainstalujecie, to zobaczcie, że teraz wystarczy kliknąć dwa razy szybko w warstwę z obiektem 3D, otworzy nam się dodatkowe oprogramowanie, które właśnie nazywa się 3D Substance Viewer. Kiedy Wam się to otworzy, oczywiście możemy sobie to przybliżyć za pomocą skrótów Alt plus Scroll w myszy. Dodatkowo, jeżeli przytrzymacie prawy klawisz myszy, to zobaczcie, możecie nim dowolnie obracać, więc jeżeli chcecie jakąś konkretną perspektywę tego auta, to po prostu teraz możecie sobie właśnie to wszystko wybrać. Ja wybiorę gdzieś po prostu taki delikatnie uchylony do przodu i co najważniejsze to. Tutaj opcje po lewej. Po pierwsze mamy Appearance, czyli wygląd tego auta. Na dole macie coś takiego jak Material Presets i są tutaj różne materiały z 3D, które możemy narzucać na, nasz, na nasze auto w tym przypadku. I na przykład jeżeli chcielibyśmy, żeby nasze auto było pomalowane jakąś taką czarną farbą metaliczną, to wystarczy, że przeciągniecie na konkretny element waszego obiektu. Zobaczcie, za chwilkę powinno się nasze auto zmienić. Tak samo oczywiście na drzwi, więc już mamy kolor auta czarny. Dodatkowo możemy zmienić kolor szyb na, właśnie na przykład zwykłe szyby. Za pomocą tego. Kiedy macie już pomalowane auto, możemy przejść do kolejnej sekcji, czyli sekcja po prostu z oświetleniem. W tym momencie, jeżeli włączymy sobie ground plane enabled, to zobaczcie, pojawia nam się cień i w bardzo łatwy sposób możecie go modyfikować, ponieważ wystarczy, że po pierwsze, możemy zmienić kolor tła, więc chciałbym wybrać taki, jaki jest mniej więcej na naszej grafice, czyli jakiś fioletowy. Dodatkowo oświetlenie auta, jak mocno ma być oświetlone nasze auto przez jakieś światło sztuczne. Dodatkowo rotacja cienia, możemy w łatwy sposób dopasować, w którą stronę ma padać cień. Teraz Oczywiście możemy sobie to wszystko pozamykać. Możecie użyć denoiser, czyli usuwanie szumu z cienia. Jeżeli wszystko wam pasuje, zobaczcie, klikam tu Photoshop i w tym momencie to wszystko zostało wysłane do Photoshopa. Mamy nasze auto dokładnie w ten sam sposób pomalowane, mamy je z cieniem, możemy je w pełni dopasować do naszej grafiki jak tylko chcemy. Widzimy, że Nasze szyby są przezroczyste, więc tak jakbyśmy je wycięli, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I teraz dodatkowo, jeżeli chcielibyście to modyfikować, to wystarczy, że klikniecie na to dwa razy. Otworzy Wam się oczywiście Substance Viewer, i tutaj możecie w łatwy sposób szybko zmienić coś, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli chcielibyście Wasze auto zrobić złote, to też nie ma problemu. Jest tu specjalny materiał gold, zobaczcie. Przerzucam na nasze auto, i nasze auto w bardzo łatwo i bardzo szybki sposób, przede wszystkim zrobiliśmy w kolorze złotym. Klikam tu Photoshop i zobaczcie, że nasze auto jest złote. Kolejna rzecz, która weszła do Photoshopa beta, to możliwość generowania bezpośrednio obrazów, właśnie w Photoshopie beta, przynajmniej na razie, ponieważ Kiedyś, żeby generować dużo obrazów, musieliśmy przejść do Adobe Firefly i tam wpisywać prompt, dostawać jakąś szczególną grafikę. A teraz, jeżeli przejdziemy sobie w Photoshopa Beta, będę się przypominał z tym, żebyśmy nie pomylili i nie szukali tego w zwykłym, bo tam tego nie znajdziecie. Przechodzimy do zakładki edycja i tutaj mamy coś takiego jak generatywna przestrzeń robocza. Kiedy to klikniemy, otwiera nam się nowe okienko i tutaj będziecie mieli całą historię waszych wyszukiwań, waszych tworzeń konkretnych grafik. I teraz tak, jeżeli jesteście już w tym okienku, na dole oczywiście wpisujecie prompt. Ja już go wpisałem i teraz możemy po prostu kliknąć generate. Z racji tego, że mamy kliknięty tutaj fast mod, to oznacza, że te grafiki będą generowane strasznie szybko, ale ich jakość będzie pozostawiała dużo do życzenia, więc proponowałbym tutaj z tym fast modem po prostu testować, zobaczyć jaki kierunek wam się podoba i jeżeli już uda wam się fajny prompt zrobić grafiki będą w fast mode fajne, to wystarczy, że to wyłączycie i wtedy te grafiki wasze będą o wiele lepsze. Więc na sam początek kliknę fast mode. Oczywiście tutaj wybieramy sobie rozmiar, jaki chcemy, czyli mamy w kwadracie gdzieś w pionie, w poziomie. Dodatkowo referencje, jeżeli chcecie użyć jakiegoś zdjęcia referencyjnego waszego, to też tutaj możecie sobie wgrać i efekty, czyli czy ma być digital art, czy ma być hyperrealistic, więc wszystkie te te, te efekty można tutaj dorzucać i jedna fajna rzecz to jest add variable, to są rzeczy tak zwane warianty. I teraz, jeżeli chcielibyśmy wy tutaj wygenerować grafikę, gdzie men jest w, w tym kostiumie w dżungli, ale też chcielibyśmy, żeby kobieta była w dżungli albo żeby mężczyzna był w dżungli, ale potem w mieście, to wystarczy, że dodamy sobie właśnie wariant. I zobaczcie, jeżeli teraz zaznacza sobie jakieś słowo tutaj, na przykład men, i chciałbym, żeby wygenerowało mi od razu dwa komplety czterech zdjęć, pamiętajmy, że tutaj generujemy po cztery zdjęcia. Wystarczy, że zaznaczymy sobie men, klikniemy add variable i zobaczcie, że w tym momencie mam to słowo nie dość, że na szarym pasku, to jeszcze w kwadratowym nawiasie i teraz możemy za pomocą przerw przecinków dokładnie dodawać kolejne słowa, jeżeli mamy men, chciałbym men, woman i chciałbym child. I teraz zobaczcie, że powinienem dostać 12 grafik i to nawet jest napisane tutaj, Dlatego, że będziemy generować po 4 grafiki dla każdej osoby i zobaczcie, one się tworzą. Więc w bardzo łatwy i bardzo szybki sposób powinienem je tutaj zobaczyć. Mam oczywiście mężczyznę, mam kobietę i mam dziecko, ale dziecko mi się nie wygenerowało, dlatego że niestety. No ale filtr na to nie pozwala. Pamiętajmy, że mamy tu filtr, żeby nie robić nagości, żeby nie bluźnić i tym podobne rzeczy. Pamiętajmy o tym. Kolejną niesamowitą rzeczą, która jest nowa w Photoshopie 2025, już nie w wersji beta, bo nawet w wersji normalnej, to usuwanie niechcianych obiektów, takich jak przewody, kable czy ludzie, którzy gdzieś tam wdarli się na nasze zdjęcie. Zobaczcie, kiedy ja mam otwarte zdjęcie właśnie z przewodami chciałbym je usunąć manualnie, to Trochę by mi to zajęło, ale jest taki guzik, jak znaleźć elementy odwracające uwagę. Można go znaleźć, jeżeli wybierzecie narzędzie do usuwania z tej właśnie grupy po lewej stronie. Jeżeli tego nie widzicie, wystarczy, że najedziecie na trzy kropki, klikniecie prawym klawiszem, edytuj pasek narzędzi i tutaj Przywrócicie domyślne narzędzia, oczywiście ja to mam, ale jeżeli wyklikniecie, te narzędzia powinny się pojawić. Teraz, kiedy wybierzecie sobie właśnie narzędzie do usuwania, to macie możliwość usuwania za pomocą tych dwóch guzików, które są tutaj. Jeżeli chcecie szybko usunąć przewody i kable, to wystarczy nacisnąć ten guzik, ale jest mały tip, który Wam powiem już teraz. Zróbcie sobie nową warstwę. Klikając właśnie w ten plusik, twórzcie nową warstwę, jednocześnie zaznaczcie próbku i wszystkie warstwy, żeby brało pod uwagę wszystkie warstwy, z których chcecie pobierać te kable. Dla was to będzie o wiele lepsze, dlatego że po prostu, jeżeli coś usuniecie, a będziecie chcieli to edytować, to macie to na osobnej warstwie, więc możecie edytować, wrócić kawałek czegoś albo usunąć więcej. Chodzi o to, że będziecie mieli możliwość edycji, a jeżeli zrobilibyście tylko na tej warstwie, no to edycji by już nie było. Musielibyście coś robić od nowa, gdyby Wam się to. Zepsuło, więc zaznaczacie sobie warstwę nową, no, którą tutaj macie. Dodatkowo używacie trybu automatycznego, dlatego że jest najlepszy. Photoshop sam wybiera, czy ma użyć sztucznej inteligencji, czy ma tego nie używać, ponieważ nie potrzebuje i użyje po prostu Content Award, czyli pobierze gdzieś tam z elementów obok i dopasuje tak, żeby popasowało na naszym zdjęciu. W tym przypadku wybiorę automatyczne, klikam, przewody i kable, i zobaczcie, że za chwilkę te kable po prostu znikną same. Kable zostały po prostu magicznie usunięte, i zobaczcie, że nieźle sobie nawet poradził z dorobieniem tła czy czegokolwiek. Testowałem to na wielu zdjęciach i działa naprawdę niesamowicie. Drugą opcją, jaką mamy w Photoshopie, jest usuwanie osób, niechcianych osób, ponieważ te trzy osoby mamy na pierwszym planie, i na przykład takie zdjęcie miało być, ale wszystkie te osoby, które gdzieś tam wdarły się z tyłu, z tej strony czy z drugiej, możemy też w bardzo łatwy sposób usunąć. Stwórzmy sobie ponownie nową warstwę, i na nowej warstwie tym razem Wybierzmy po prostu ludzie. Zobaczcie, że w pierwszej kolejności Photoshop zaznacza nam te osoby. Nie usuwa ich od razu, tak jak było w przypadku kabli, tylko po prostu je zaznacza. Za chwilkę powinno się pojawić tutaj zaznaczenie. Jak widzicie, są na różowo, i teraz za pomocą kontrola lub kaltu możemy dodawać lub odejmować do zaznaczenia. Zobaczcie, że normalnie, jeżeli przycisnę po prostu. Klawisz lewej myszy mogę domalowywać, jeżeli coś się nie udało i Photoshop czegoś nie zaznaczył, ale jeżeli wjadę za daleko i przytrzymam alt, to pojawia mi się minus i mogę to usunąć właśnie z tego niechcianego obiektu. I teraz zobaczcie, jeżeli mam zaznaczone wszystkie moje osoby, jest wszystko w porządku, na przykład nie poradził sobie i nie znalazł być może za daleko jest ta osoba, ale to nie ma znaczenia, szczerze mówiąc, myślę, że i tak jej nie widać. Możemy oczywiście ją domalować po prostu przytrzymując i malując w tyłu i teraz klikam po prostu Enter i zobaczcie, że za chwilkę to sobie po prostu magicznie zniknął z naszego zdjęcia, tak samo jak było z kablami. I voilà jest właściwie gotowe, tych osób nie ma, jest wszystko dopasowane, więc te dwie rzeczy bardzo szybko przyspieszają nam pracę nad zdjęciami i bardzo szybko możemy pozbywać się niechcianych rzeczy na naszej grafice. Ostatnią nowością w Photoshopie jest generowanie tła, właściwie usuwanie i generowanie, teraz za pomocą właściwie jednego... Albo dwóch guzików, możemy bardzo szybko dodać nowe tło. Jeżeli macie zrobione zdjęcie jakiegoś produktu, możecie po prostu w łatwy sposób usunąć z niego tło i za pomocą promptu bardzo szybko dodać. Bez zaznaczania, bez niczego. Zrobi to wszystko sam Photoshop. Zobaczcie, klikam w narzędzie jakiekolwiek do zaznaczania i powinien pojawić się pasek zadania kontekstowego. Jeżeli go nie widzicie, to znaczy, że musicie go włączyć. A żeby go włączyć, wystarczy przejść do zakładki Okno i tutaj na dole macie coś takiego jak pasek zadania kontekstowego. Klikamy, pojawia się on tutaj na samym dole, i możemy teraz wszystko zrobić za pomocą guzików. Zobaczcie, mam zaznaczoną moją warstwę. Klikam, po prostu usuń tło. W tym momencie, Photoshop usuwa tło z naszego zdjęcia. Jeżeli sobie z czymś nie poradził, czegoś nie dodał albo coś dodał, to pamiętajcie, macie maskę warstwy. Możecie na tej masce warstwy po prostu samemu coś dodać. Zobaczcie, że w moim przypadku, no tutaj gdzieś w środku zgubił i usunął coś, co nie powinno być usunięte, a to dlatego, że kolor. Tła, był szary i korek też jest szary w tym miejscu. Wystarczy teraz wybrać pędzel z tego miejsca, następnie wybrać kolor biały, ponieważ musimy to z powrotem odkryć i malować w tym miejscu. Zobaczcie, ja odkryłam swój korek, tak samo oczywiście w tym miejscu i w tym. I w tym momencie, jeżeli mam moją butelkę wyciętą, to na samym dole oczywiście macie coś takiego, General tło. I teraz wystarczy wpisać w to miejsce Prompt. Ja tutaj wpiszę Rock in the Jungle, czyli tak naprawdę chciałbym, żeby to stało na jakimś kamieniu w otoczeniu dżungli albo jakieś liści z dżungli, czy coś takiego. Więc oczywiście generują się trzy opcje, z których będę mógł wybrać to, co mi najbardziej pasuje. I zobaczcie, dostaliśmy trzy opcje, oczywiście możemy je sobie sprawdzić i wydaje mi się, że wyszły całkiem fajnie. Możemy tego spokojnie użyć gdzieś na sklepie, w social mediach jako placeholder i zacząć sobie to dopracowywać, ale dostaliśmy efekt w tak szybki sposób, że. To jest wyjątkowo łatwe i proste, żeby teraz generować jakieś na przykład produkty. Ja nie wiem, co wy uważacie, ale ja mam swoje zdanie, że niekoniecznie te zmiany robią jakąś wielką różnicę względem tego, co było w 2024. Ale opinię zostawiam oczywiście też Wam, więc dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tych obecnych zmianach na. Photoshopie 2025, bo w sumie jestem ciekaw, czy tylko ja myślę o tym, że te zmiany są takie trochę na siłę, no ale jak powiedziałem, to nie tylko moje zdanie. Oczywiście na dzisiaj to wszystko, jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw komentarz, daj lajka, like, daj subskrypcję, chociaż podobno nie należy o to prosić. Więc w sumie jakby co, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, a na dzisiaj to oczywiście wszystko, żegnam Was, trzymajcie się, cześć.